10 kreskówek ośmieszających Hitlera, 10 twarz Firera, najpopularniejszy przykład amerykański propagandowy krótkometrażowy film animowany z udziałem Kaczora Donalda wyprodukowany przez The Walt Disney Company. 1943 roku. Film otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Krótkometrażowy Film Animowany za rok 1943. Film ukazuje w krzywym zwierciadle totalitarny kraj nazistowski, gdzie wszystko, łącznie z drzewami i chmurami, ma kształt swastyki i wszyscy wykonują hitlerowskie pozdrowienia. Sami popatrzcie. 9. Edukacja śmierci. Kolejna produkcja disnajowska z 1943 roku przedstawiająca nazistów w krzywym zwierciadle, fanatyczni żołnierze fantastyczno-kreskówkowej odsłonie, ośmieszali zarówno samego Hitlera, jak i jego armię. Hitler! Na Na 8. Zatrzymać ten czołg, 22-minutowy film ponownie wyprodukowany przez Wytwórnię Walta Disneya. Film jest pseudoinstruktażem z humorystycznym wydźwiękiem dla żołnierzy alianckich, a zarazem parodią nazistów. To w tej produkcji możemy zobaczyć, jak Hitler trafia do piekła i staje przed obliczem samego diabła. Róż, to wierzy, to 7. Komando z Kaczor. Jak pewnie wiecie, Hitler był mocno wspierany przez Japończyków i właśnie o tym mówi owy film. W 1944 roku Disney wypuścił kolejną krótkometrażową produkcję o przygodach Kaczora Donalda, który trafia wprost do kraju kwitnącej wiśni i mierzy się z tchórzliwymi oraz niehonorowymi Japończykami. Cześć, The Dactators Dla odmiany już nie Disney, ale Warner Bros. i rok 1942. Film opowiada historię kaczek, gęsi i kurcząt na farmie. Pewnego dnia z czarnego jaja wylęga się Adolf Hitler, a resztę trzeba zobaczyć. Udobst. Ich bin Blosn, in Deutschland! 5 Tokio Yokio, część zwariowanych melodii, aktualnie zbanowana kreskówka pokazująca, po raz kolejny jacy Japończycy kiedyś byli źli. W tamtym czasie była to propaganda, dziś nazwalibyśmy to po prostu rasizmem. Oho. Oho, the club 4. oszczędna świnka, każdy zna bajkę o złym wilku i trzech małych świnkach. A co jeśli przenieść akcję do czasów II wojny światowej? W 1941 roku Walt Disney dokonał tego i w taki sposób mamy militarną wersję znanej opowieści. Tylko popatrzcie. 3. Decyzja Donalda. Kolejny, już mniej drastyczny film z Kaczorem Donaldem. W czasie II wojny światowej Donald zastanawia się nad kupnem bonów wojennych. Jego dobra strona namawia go do tego, ale zła namawia go do egoistycznego wydania pieniędzy. Ostatecznie jednak Donald postępuje właściwie. 2. Faszystowscy barbarzyńcy. Nie tylko Amerykanie ośmieszali nazistów, ale również komuniści. Ten film powstał zaraz po ataku nazistów na ZSRR. I jest swego rodzaju filmowym plakatem propagandowym. Faszystowskie buty nie będą rozbierać naszej ojczyzny. To hasło tej produkcji. Jeden szpiedzy, jeden z filmów edukacyjnych z okresu II wojny światowej. Ten, jak i pozostałe części serii, powstał, aby pouczać o bezpieczeństwie, pułapkach i przedmiotach wojskowych oraz poprawić morale oddziałów. Cała seria była tworem znanych hollywoodzkich twórców. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie super, zostawię Wam serduszko, cześć!